Dzień dobry. Cześć. Co dzisiaj rozbieramy? 8HP45. Co to jest za skrzynia i gdzie ona siedzi? Niech no zgadnę. Amerykańskie Audi. Nie, BMK. BMK. F10? Nie? F30, przepraszam. Mhm. Nie wiem, 12, 13 rok w X-Drive. 2.0 Twin Turbo. A to jest ZF-a skrzynia. ZF-a. Okej. Okay. Czyli głównie BMW, bez żadnych Audi i tego typu wynalazków? Audi też. Audi też, czyli Audi jednak też. Audi też. Ale amerykańskie? Głównie, dobrze. Aczkolwiek Q7, SQ7, te nowsze, okay. Jak najbardziej na 8 HP. No i oczywiście Land Rovery. Tak. Jaguary. Jaguary. Wszystko, co napęd na tył. Jeepy. Albo na cztery koła. Jeepy. Grand Cherokee, tak. Proszę. Dodge Durango. Okej. Okay. Ewentualnie USA od 14 roku do góry z silnikiem wzdłużnym, tak? No dobra. Pokaż tą skrzynię. Zapraszam. Tam ktoś wlazł? Tak. ZF. A tutaj co? 8, tutaj Made in Germany. Tu mamy oznaczenie 8HP45X. Mhm. X daje nam X-Drive'a, tak? Okej, czyli to ta konstrukcja skrzyni, jeżeli ma pewna cztery koła, jest inna? Tak, jest inna obudowa. A, znaczy, ale dobra. W środku będzie to samo, natomiast inny jest korpus, inna jest końcowa planetarka i wyjście na X-Drive, tak? Ma to sens. Ma to sens. No dobra. Lubisz rozbierać tę skrzynię? Lubię. A dlaczego? Szybka jest. Okej. Okay. Widzę, że narzędzia naszykowane. Ale powinieneś odpowiedzieć lubię i nie lubię. Lubię. Dobra, lubię. Lubię, parę śrubek z przodu, parę śrubek z tyłu, trochę sterowania i wyjeżdża cały środek. No ale jest z nią jeden mały problem, który dzisiaj będziemy... Pokażemy, no. Znaczy nie pokażemy tego niestety, bo YouTube jeszcze nie udostępnia technologii przesyłania zapachu. Ale to śmierdzi, tak? No, powinna. Zobaczymy. Powinna. No dobra. Słuchaj, no to dawaj, działaj. Proszę. Poczułeś? No czuję, ale to tak, żeby to jakoś, wiesz... W oczy szczypie. Dobra, damy jej szansę. Dajmy jej szansę. Wiesz, ja, tak jak ci mówiłem, ja parę miesięcy nie palę, więc mam teraz nos jak posokowiec. Tu możemy od razu pokazać użytkownikom BMW, którzy tego nie wiedzą. Jeżeli na drodze samochód zgaśnie i nie możemy go odpalić. Kiedyś to robiłem, tak. I nie możemy go odpalić, to tu mamy taką magiczną śrubkę do holowania, którą musimy wkręcić, żeby zrobił nam się luz na skrzyni. Ten bagnet się wtedy podniesie, się to cięgło i możemy auto nawet na lawetę wjechać. Dokładnie. Albo kawałek przeholować. Natomiast żeby się do tej śrubki dostać, to będziecie kopać dół. Nie, słuchaj, ja to kiedyś w trójce robiłem faktycznie. Takiej tam, nie wiem, 2016-2017. Da się to zrobić bez kopania. Bez kopania dołu. Fajnie jest, nie? No i ponton należy zdjąć. Ponton, czyli? Osłonę dolną. To mnie się udało bez. Ale to w trójce. Być może w innych jest... Może w innych jest. Ja znam przygody, że ktoś tam kiedyś na krawężnik najeżdżał i się wciągali na zablokowanych kołach. Zdarza się. No bez przesady, no. No to teraz stań tam. Słuchaj, no... No jedzie, no. Nie, no trochę jedzie, ale żeby to było jakieś strasznie przykre, to nie powiedział. No dobra, przyznaję, że jeszcze nie jedzie tragicznie, no. Mnie się to nawet podoba. Wersja ze start-stopem. Aha. Mamy akumulator ciśnienia. Okej, okay, fajna rzecz. Tak, zaciera się, generuje sobie opiłki. No ale fajna rzecz. I tak po prostu już? No. Ty to faktycznie w 3 minuty rozbierzesz. Parę minut. Ciao.
Kolejność przykręcania ma znaczenie? Według książki od środka do zewnątrz. Okej. Okay. To przykręcania, a odkręcania? Tak samo? Nie. I wszystko pod jednego torksa 30 czy tam 35? 40. 40. Znaczy tutaj sam sterownik jest na 27, nie? Tak. Aha. Jak każdy ZF. No, ale przykręcenie sterownika w każdym ZF jest na 40 torksa, tak możemy rozróżnić, które śrubki możemy trzeba okay. odkręcić, żeby sterowanie samo wypadło. Właśnie a się tak, nie rozleciało na drzazgę. Właśnie tak jakby zaobserwowałem, że tak dziwnie odkręcasz. Czyli nie wszystkie, tylko niektóre. A to większe łby. Większe łby, dobra. Czy zostały tu jakieś większe łby? Zostały same małe. Co to? Wtyczka. A, okej. Okay. No tak, racja. Tym jest to podpięte. Wyjął. No dobra, faktycznie. Śmierdzi, ale tu jeszcze nie ma dyskwalifikacji sterowania, bo nie ma kupy gruzu. A co to jest kupa gruzu? No jak tam się już zacznie mielić w środku, to co później pokażemy, to tu jest tak jakbyś spod jakiejś tokarni nasypał, nie? Okej, okay, czyli wióry po prostu? Wiórów, bardzo dużo wiórów. Słuchaj, mnie się ten zapach podoba. Otwórzcie drugie drzwi. Ale faktycznie jest intensywny, nie? Wchodzi w odzież? Tak. Lubicie czy nie lubicie? Lubią. Lubią. Oni wszystko lubią. Tak pachną pieniądze. Szybka naprawa. Tak to jest. Potrzebuje większy kaliber. Dobra, żarty żartami, ale to jest faktycznie... wygląda to naprawdę na schludnie zaprojektowane. To znaczy na tak zaprojektowane, żeby się to dało szybko rozłożyć, nie? Da się to szybko rozłożyć, troszkę za chwilę obnażymy ich tą ich projekcję, ale... A masz czas na refleksję, o kurde, tutaj bym poprawił, tutaj bym inaczej wyżłobił, tu bym... Tak, tu no bym... pierwsze co ci pokażę to napęd pompy oleju. Nie wiedzieć czemu przeszkadzała im dotychczasowa konstrukcja centralnej pompy, zrobili pompę z boku. Na takim łańcuszku, myślę, że mój 5-letni syn by go na rowerze rozerwał w 20 minut. I miałem już sytuację nieumiejętnej wymiany oleju. Jak można nieumiejętnie wymienić olej? Dynamicznie. Jeżeli... Znaczy, można dynamicznie, nieumiejętnie to zrobić, tak? Dokładnie. Jeżeli maszyna do wymiany oleju nie zdąży wtłoczyć tyle oleju, ile skrzynia wyrzuci, to w momencie, kiedy ona się zapowietrzy i zaczyna tętnić, to zrywa ten łańcuch. Dwie takie Q7 naprawialiśmy. Które z wymiany oleju przyjechały prosto z podnośnika do nas. Na lawecie. Tak. Czekaj, bo nie wiem, gdzie tu się wgryźć. Za duży sobie wziąłem narzędź. Wszystko wykręciłem. Wszystko wykręciłem. To, co teraz próbujesz zdjąć, to tak zwany dzwon? Dzwon. Dobrze. Zaczynam się uczyć. Jeszcze za 2-3 lata będę mógł u ciebie na praktyki przyjść. Do ciebie. Czekaj, bo on mnie nie chce wypuścić. Zastanawiam się dlaczego. Nie chcę jej młotkiem bić do kamery. Muszę mieć poważny narzędź, ale mniejszy niż to. O! Już nie może być łatwo, nie? Co wyjąłeś? Dzwon pompy z pierwszym koszykiem i tu jest ten łańcuszek, o którym ci wspomniałem.
Taki dosyć skromny, nie? No, pompa olejowa jest tutaj. Jest, okay. Jest tu, z boku. Jest malutka, tak? I to sobie tak chodzi, później jak to otworzymy, to zobaczysz, jak to jest skonstruowane. Teraz musimy rozwalić uszczelniacz z tyłu. Niestety inaczej się nie da. Miałem mieć narzędzia przygotowane. Brał ktoś wyimaka? Ciach. A jak jest wyimak, to jest łatwiej. Już wspomniałem o tym parkingu nieszczęsnym. Płacę. No 700 razy będę to... Prawie. Dobra, chwila przerwy. Pewnie jakbym nie nagrywał, to by już dawno było rozmontowane, nie? Tak, ale parking mi przeskoczył do tyłu i... I teraz, tak jak wspomniałem, fajnie się rozbiera. To taki mały elemencik. I mamy skrzynię na wierzchu. To już pamiętam z filmów, bo mówiliśmy, że to takie leciutkie z jakiegoś duraluminium jest zrobione. Tak, skrzynię niech sobie pocieknie. Obudowa. I tu mamy 9 biegów na 5 koszach. 8 do przodu, 1 do tyłu. Tak jest. Dobrze. Na 5 koszach. Przód jest zawsze ładny. Co to znaczy przód? Do czego ten przód jest? Duże tarczki, no tak. Okej, okay, przód skrzyni, tak? To nie jest... Poczekaj, ja sobie wezmę statyw. A powiedz nam jeszcze, z czym ta skrzynia przyjechała, oprócz tego, że śmierdzi olej? Z uszkodzonym sprzęgłem na pewno, tylko tutaj na razie nic nie powiemy, bo pojechało do regeneracji. I wyrzucała się z biegów. Tam jechała jedynka, dwójka, trójka, a reszty nie ma. Generalnie to my tutaj mamy taką zasadę, że jak dojdzie do czwórki, to już musi być dobrze, bo do czwartego biegu każdy kosz już uczestniczy, nie? A jak nie dojdzie do czwórki, to będzie źle. Dochodziła do czwórki? Nie. Czyli jest źle? Jest źle. Ale to na kołach przyjechało, czy lawato? Tak, na kołach. Tą skrzynię to nawet bardzo umiejętnie trzeba otwierać. Można ją zepsuć. Bo to wszystko jest z aluminium. Aluminium jest fajne, bo jest lekkie, ale jest niefajne, bo jest kruche, nie? No, trzeba tak naprawdę od dzika strony. Pierwsza planetarka metalowa. Słuchaj, ja na twoje wyczucie, to fakt połączenia stalowych elementów i aluminiowych elementów niszczy tę skrzynię? Czy to jakby jest jeden z powodów, dla których ona się może uszkodzić? Tak, zaraz ci pokażę. Okay. Dobra, wyjmujemy drugi. Tył mamy w porządku. Dobra, i teraz co to jest? Coś ty wyjął? Zespół koszy napędowych. Dobrze. Czy to jest też obudowa od zestawu koszy napędowych? No ale to jest z innej skrzyni. Ja wiem, że z innej skrzyni. Dobra, tylko tutaj to jest... zobacz, mamy zużycie. Tarczki są w koszu aluminiowym, w zabieraku. To jest jeszcze bardzo małe zużycie i miałem już takie, że przerżnęły te tarcze to. Okej. Okay. Czyli to nie jest fabrycznie tak wyfrezowane? Nie. To raz, jest... dwa, trzy, cztery, to te przebieg. Cztery rowki to jest przebieg, tak? Tak. Ta skrzynia, tak jak wspomniałem wcześniej, jest najmniejszą skrzynią z grupy. Te zęby były też aluminiowe? Te zęby są aluminiowe? Tak. Okej.
z grupy 8 HP i ona najczęściej się w ten sposób psuje. Tak bym chciał nie zniszczyć tego. No. Da się? Da się nie zniszczyć, ale trzeba być cierpliwym. O, cierpliwość popła. I tu mamy pierwsze badziewie. Bardzo często jest planetarka osadzona w aluminium. Aha. Te sworznie wybijają się, to wszystko się rozlatuje. Poczekaj, sworznie się wybijają, sworzeń to jest to? Widzę, że to tak. Jest blokada tego sworznia jakaś? No, tam on blokuje się, żeby się nie przekręcał. Natomiast wiele razy to wszystko jest rozleciane. Tutaj jeszcze nie, a liczyłem na to, że ona będzie już... Ale to, skończona. I to też jest z aluminium? No, tak. Wygląda jak aluminium. Tak. A zębatki też są z aluminium? No muszą być z aluminium. Nie, zębatki są metalowe, chodzą znaczy, w metalu, metalowe, ale idziemy okay. Dalej. Otwieramy, to znowu jest koszyk w koszyku. Ja. Tu już mamy normalne zabezpieczenie, które otworzymy bez... Ale to już jest chyba stal, nie? Tak, tu już jest stal. Przegrzana. Przegrzana, bo tam będzie na końcu taka niespodzianka. No dobra, czekam. Niesamowite. Jest tyle tych skrzyni rozbierasz, widzę, że ciągle masz fan z tego. Tak, bawię się tym. Mamy tą planetarkę, która zębatkę zewnętrzną, która chodzi po tej planetarce w aluminium. Mhm. To z kolei się bardzo często wysypuje w wyższych modelach tych skrzyni. 8HP70, 55. I no, pierwszy koszyk. Poczekaj, powiem. Całkiem ładne. Tak. Jak najbardziej. Zobacz, jak go tu już wyjadło. O kurczę, i to... Widzisz? I to później, jak go rozbierzemy, to tam wszystko będzie tak samo. I co fajne, aluminium, no. Tak? Metal. Okej. Okay. Aha. Co się pierwsze zniszczy? No, pytanie retoryczne, na które odpowiem. Aluminium. I tu jest ten, który nas... Zobacz, jaki luz. Mówiąc luz, masz na myśli tę szczelinę. Tak, tu powinno być tak 1,5 mm. 1,5 mm. I co to się z tym miałem stało? Miałem zapytania... A, to się tutaj wyżarło. Tak, tak tarczki, pracując, zapinając się, taki robią luz techniczny. Kiedyś miałem takie zapytania, że czy mogę rozwiercić kosze, żeby dać więcej tarczek, wtedy więcej wytrzymałem. Mówię, dłużej pojeździ i samo się rozbije, nie? I tutaj będziemy mieli na pewno pęknięty ten tłok. Tłok, mówiąc tłok, masz na myśli? Metalowy tłok. Mhm. Tutaj jest tłoczysko główne. Zaraz to rozbierzemy na prasie i pokażemy. Dobra. Tu jest cała usterka. Czyli tak, tu już więcej nic nie ma. Nie ma. Wszystko wyjąłeś. Nic nie ma. Na szczęście nie omieliło się to. Wyratujemy to jakimś tam w miarę sensownym kosztem. Mhm. Zobaczymy, co nam regeneracja no właśnie, no wróci. Powiedz tak pi razy oko i niezobowiązująco, żeby potem ludzie z internetu cię nie męczyli. A tam widziałem na filmie, że pan za to czwórkę wziął, to może i u mnie pan zrobi czwórkę. Jak masz taki jeden element do zrobienia, oczywiście musisz to wszystko wyjąć z samochodu, rozebrać, no powymieniać to, co według ciebie jest do wymiany. Jaki to może być pi razy oko koszt? No nie wymienię tylko tego elementu. Wymienię również to, bo to jest to samo. Znaczy to też jest zużyte, tak? Tak. Znaczy też, żeby była sprawa jasna, to też tutaj nie tak. Powinno mieć takiego, jak ty to ironicznie dokładnie. Nazwałeś, luzu technicznego, bo to, co my tutaj widzimy, to tego nie powinno być, prawda? To powinno być też 1,5 mm luzu, dokładnie. A są ze 3 mm. Ten zawsze pierwszy się psuje, tutaj no to tak, to nie ma prawa działać. No tak. No to dobra. Nie ma prawa działać, nie będzie biegu i tyle. Dobra, wracając do mojego pytania, tak koszt mniej więcej, ile ktoś za to zapłaci? W sumie za ten przypadek myślę, że z 7-8 tysięcy. Okej. Okay. Na gotowo. Ze sprzęgłem, z olejami. Ze sprzęgłem, czyli sprzęgło też już przy okazji. Mhm. Dokładnie, bo tutaj to damy nowe. Ten koszyk cały damy nowy, więc on nam tego frezu już nie zje tak szybko. Wręcz w niektórych przypadkach jest z inną ilością frezów i trzeba dokupić tą planetarkę właśnie aluminiową, żeby to się zgrywało, bo ZF już się zorientował, że jest duży problem i coś tam poprawili, prawda? Ale też słyszałem gdzieś opinię, że naprawiliśmy skrzynię, pojeździło to 7 miesięcy i znowu wróciło z tym samym problemem i chyba ZF będzie miał problem z tymi skrzyniami. To nie ZF będzie miał problem, to użytkownik, nie?
No tak. To jest aluminiowe, no. Dobra, rozbieramy. Co to za pacjent? 6 HP19. Najlepsza skrzynia na świecie. Okay. Znaczy na świecie. Z ówczesnych. No to widzę naprawiona, skoro zakołkowana. Tak, już jest do montażu. I z czego to? Kołkowana była do umycia. Audio. Okej. Okay. To jest starszy brat, 8 HP, który nie posiada w środku takich rzeczy. Ma wszystko ze stali. Tak powinno być, tak? Szukasz pęknięcia. Szukam pęknięcia. Kiedyś znalazłem dopiero na prasie. No nie, tłok jest zjarany. Zobacz, wszystko węgiel. Widzisz, nie ma tarczyk w ogóle. Mhm. No zabrało go tu. Wszystkie gumki muszą być nowe na tych stalowych elementach. To musi być nowe. Tłoki dwa muszą być nowe. Na szczęście dostępność jest fajna. Ceny nie są jakieś tam wygórowane. No powiedzmy 350, 100, 150 zł. Że rozmawiamy o oryginałach ZF. Tak, wszystko kupione w ZF-ie. Dobra, a mówiłeś jeszcze, że oni się zorientowali w pewnym momencie, że coś tutaj nie pykło. Aha. I co, mówisz, że jest na przykład mniej zębów? Czy... Więcej. Więcej zębów. Więcej. I to więcej zębów lepiej rozkłada, zapobiega temu wycieraniu. Tak, jeżeli chcemy kupić ten koszyk, to okazuje się w wielu przypadkach, że już niestety nie ma tego koszyka, jest poprawiony z większą ilością zębów i musimy do tego dokupić planetarkę, która ma z dnem już poprawioną ilość zębów, a jednocześnie przełożenie będzie się zgadzać i będziemy jeździć. Czyli nie? Planetarka pewnie z 500. Czekaj, ostatnio coś 3700 chyba, wszystko tak. Wszystko razem. Wszystkie tarczki, nie? Ale to według ciebie to jest, to rozwiązuje problem? No jeszcze mi nie wróciło ponownie. Okay. Zajrzymy sobie do tej pompy. Może jakie to maciubkie wszystko. Szczerze myślałem, że będzie tu gorzej. I nawet tak nie śmierdzi. Chociaż no. Faktycznie wszystkie drzwi żeście pootwierali. No tutaj też spalone. Przypalone dobrze. Jest w porządku. Też jest w porządku. Gumy są. Tak, wiesz, wiele lat próbuję sobie zrobić taką lekką praskę na stole do tego wszystkiego, ale nie mam czasu. I muszę się bawić tym, co mam dostępne. Skoro działa. Ale tak z zupełnie innej beczki, to obsługa takiej prasy hydraulicznej, ja to pamiętam no, sprzed 30 lat, jak w warsztacie ślusarskim mojego taty dorabiałem, znaczy u mojego taty, w warsztacie ślusarskim, w którym mój tata pracował i pracuje w dalszym ciągu, aha, to obsługa tej prasy jest strasznie satysfakcjonująca, nie? Bo to jest taka, wiesz, takie przełożenie, generujesz coś
niewielką... Ja nie lubię tych pras pneumatycznych, które są na przycisk, nie? Bo tak. Nie czujesz siły, nie wiesz ile możesz, żeby nie zepsuć. Tak, a tutaj masz do czynienia naprawdę z ogromną siłą, co to jest 15 ton pewnie? 50. 50 ton. A to mój projekt, to sam robiłem. No dobra. Kupiłem tylko siłownik i... tą i pompę. No nie? To też mówię, że to nie jest jakiś wielki rocket science, nie? Ale to wszystko jest moja produkcja. A że się gdzieś tramwaj wykoleił. Żartuję. Nie, jak nie będziesz kręcił, to ci powiem, jak to było. Słucham? Nie będziesz kręcił, to ci powiem, jak to było. Dobra, cały napęd pompy. No dobra, sprytne to jest. Luzik. No, minimalne. Jak w rowerku. Dziewca. Ale faktycznie ten łańcuch mogliby dać trochę... No zrywa się, często. No tak, no trochę przesadzili. I ta pompa też się psuje. Też miałem ze trzy przypadki, że ją połamało w środku, nie? Dobra, na tą chwilę wszystko. Podsumujmy. Drugiego tłoka też możemy otworzyć, zobaczymy. Okej. Okay. Chwilka. Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju, tak? Tak. Własny projekt własnej roboty. Jak wiele rzeczy w tym warsztacie. Co sobie? Całą Europę. I tak szukasz, widzę, z nadzieją, żeby ta... No szukam, było wiesz? Pęknięte. Szczerze miałem nadzieję, że więcej tu pokażemy. Ale... Klient przytomnie przyjechał wcześniej, no też do niczego wszystko, widzisz, nie ma tarczy. Tutaj nieraz jak tak ładnie powbija, to też takie farfocle z tego aluminium stoją, tak. Dobrze to widać, nie? Podsumowując, jakbyś to nadepnął, to byś to zniszczył. No tak to wygląda, nie? I to przenosi... Niejednokrotnie ludzie krzyczą, że tyle newtów, że ojojoj. I prawda jest taka, że jak jest X-Drive, to 130-150 tysięcy już ją mamy na stole. Jak jest tył napęd, nawet do 300. Ale słabiutko poprzednika. Ale da się w miarę łatwo, w miarę tanio naprawić. Znaczy, tak, wszystko jest dostępne. Ja jakby nie dziwię się temu, co powiedziałeś na początku, co mnie trochę zdziwiło, że lubisz tę skrzynię. Ale ja chyba jeszcze nie pamiętam u ciebie, a parę żeśmy rozebrali, czegoś, co by się w tak logiczny, prosty... Naprawiało. Pamiętam, że jakiegoś Forda żeśmy rozbierali, to mówisz, widzisz, którą ja już nasadkę biorę, żeby to rozkręcić diabelstwo? Tak. A tutaj T27, wyjście, T40 i po wyjście sprawie. Ma poważną planetarkę, tak jak to kiedyś w 6 HP było. No ale oczywiście zębatka osadzona w aluminium. No to mamy w biurze doniczki z tego wszystkiego, nie? No dobra. No tak, no faktycznie, ładna osłona doniczki, nie? Jest też dużo nagmatwane w tych obudowach. Obudowy są pół centymetra krótsze, dłuższe i niejednokrotnie ludzie, a remont drogi, kupimy drugą skrzynię. Nie pasuje. Mimo tego, że oznaczenia ma takie same, nie? Naprawdę pomieszali tutaj. I są ze start-stopem, bez start-stopa. Jak ma start-stopa, to tutaj ma ten kanał dodatkowy, który go zasila ze sterowania. Aha. Jeżeli nie ma, to tu jest zaślepione przetłoczenie. Tam możesz na regał sobie, zapraszam. Bo też często X-Drive psuje przedni wał. I jak ten przedni krzyżak wala się zepsuje, to tak otwiera skrzynię, misę. Tam stoi kilka. Na magazynie jest kilka więcej. Takich właśnie obudów, które się przydadzą na pewno, nie? A powiedz mi, czy zauważyłeś, bo mówisz, że jedna jest krótsza, druga jest dłuższa, zauważyłeś, z czego to może wynikać? Znaczy, masz jakąś prawidłowość na to? Nie mam pojęcia. Kiedyś mieliśmy X5 w MC i też właśnie tylnia planetarka się tam rozleciała klientowi i
No nie było tej planetarki, ona kosztowała chyba za 6000 euro. I znaleźliśmy drugą skrzynię na dawce planetarki. Rozłożyłem tą skrzynię, nie znalazłem tam nic, złożyliśmy ją, pomyliśmy, zmieniliśmy to, co trzeba, czyli tarczki. Poskładałem, pracownik wkłada i mówi, że nie może X-Drive'a nałożyć, brakuje mu niecały centymetr. Mierzymy obudowy i obudowa jest niecały centymetr krótsza, nie? Czyli, ale to wiesz, to może była do M-ki. No właśnie do M-ki, tylko oznaczenia wszystkie pasowały, wszystko pasowało. I generalnie sama planetarka, o którą nam chodziło, też była dłuższa. A pytałeś w ZF-ie, że co jest, co to za skrzynia, czemu, co i jak? Czy już ZF-a nie interesuje, jaki to samochód. Okay, w ZF-ie jak kupujemy części, to potrzebuje, zapraszam. Na skrzyni mamy oznaczenie i tak zwana sztuklista. Tu jest 109002. Sztuklista? Tak, 109002, 414. Albo 411 i 15, tak? Tutaj jest tak brzydko, że nie ma tabliczki, tylko wykute. Ale jak podam ten numer, to będą wiedzieli. Oni nie chcą wiedzieć, jaki to jest samochód. Oni już wiedzą, jakie sprzęgło, jakie tarczki, ile tarczek, jakie przełożenia, wszystko. I jaka długość. Tak. Czyli tak naprawdę powinniśmy nie po modelu, tylko właśnie potem, jak to powiedziałeś, sztuklista, tak? Tak. Czyli sprawdzasz po sztukliście. Na amerykańskich skrzyniach, czyli z Dodge'ów ze wszystkich, jest jeszcze wbity VIN pojazdu. Okay. Ale to już tam jakiś tam wewnętrzny temat. Wiele nie? Nie zmieni, ale sztuklista. Okay, ale sztuklista. Od wielu lat, jak kupuję u ZF-u w części z zielonej tabliczki sztuklista, nieważne jaka to jest skrzynia, ważne, żeby był ZF. Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Proszę Cię bardzo. Do następnego. Do następnego.